Myślę, że rywalizacja między Lidlem a Biedronką w kontekście ceny klienta nie skończy się nigdy, dopóki jesteśmy na tym rynku i obie sieci bardzo starają się o tego klienta i walczą o niego, chcą go pozyskać i przekonać do siebie, to myślę, że ta rywalizacja się na chwilę obecną nie zanosi, żeby skończyła. Ja myślę, że będą fazy tej intensywności, że ta intensywność naszych działań, czy to marketingowych, czy promocyjnych, będzie zależna od sytuacji rynkowej, od możliwości obu konkurentów, od poziomu zainteresowania też danymi grupami asortymentowymi, w których to będziemy realizować. Myślę, że na chwilę obecną dzieje się wszystko w obszarze promocji, ale to we wszystkich obszarach, zarówno owoców, warzyw, jak i asortymentu suchego czy chłodniczego. Przez są trendy, na które my mamy jako retailerzy, czy nawet jako klienci wpływ i te, które nie mamy wpływ, które są globalne i tak zwane megatrendy, takie jak digitalizacja czy zrównoważony rozwój, te trendy są i one będą i będą się pogłębiać, na nie będziemy odpowiadać. Już to robimy i odpowiadamy w tym momencie, przygotowując szereg akcji ekologicznych, chociażby promujących zachowania ekologiczne, ale również projektując i przygotowując się do wprowadzania nowych linii produktowych, uwzględniamy to jako podstawowy element projektowania danego produktu, jak i również zachowania klientów, monitorujemy te zachowania, ich trendy i ulubione rzeczy i dostosowujemy produkty, które sprzedajemy do ich potrzeb właśnie w kontekście zrównoważonego rozwoju.